No i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Pogadów. Dawno nie gadaliśmy, więc cóż, czas zacząć trochę pogadać, nie? Sytuacja na to ciekawą i bardzo frustrującą, a na pewno dającą mocno do myślenia. Mówię tu o strajku kobiet. To już nie jest strajk kobiet, to już jest strajk antywładzy. Ale cały czas nie daje do myślenia, tak. Nie daje mi do myślenia, nie daje mi spokoju. Jedna myśl. Słuchajcie, nie wiesz, ten rząd, czy pan prezes był na tyle durny, żeby tego nie przewidzieć. No jeżeli tak, to nie ma tematu w ogóle high five. A jeżeli nie, a jeżeli przewidzieli to i to jest jakiś tam plan, nie wiem, jakaś teoria spiskowa, zaś mi się foliarz włącza. Dajcie spokój. Powiem wam, nie jest to lekkie, nie jest to fajne, a wątpliwości jest masę. Co, wiecie, no, w marcu, jak był strajk przedsiębiorców, to policja taczała, eliminowała, zatrzymywała. Teraz policja eskortuje? Wiecie, tak, masę sprzeczności, które tutaj widzę, dają mi do myślenia i podsycają wątpliwość tego, o co chodzi i co z tym tego będzie. No ale nic, mam nadzieję, że nic strasznego, że niczym to, że to nie jest zasadem na czegoś poważniejszego i że zaraz się obudzimy z ręką w nocniku. Tego ani wam, ani sobie nie życzę. Także była jasność. A mam nadzieję, że to wszystko się ogarnie i damy radę wrócić do normalnego życia. Pewnie, że takie życie nie będzie normalne, jak kiedyś było. No ale cóż, nadzieję trzeba mieć, nie? Nadzieja umiera ostatnia, jak to mówię. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że naprawdę wszystko się poukłada i wrócimy do poza szlakiem chociażby nawet, nie? Bo tu mi tego brakuje, strasznie mi brakuje tego. No ale co zrobić? Więc jestem ciekaw teraz, bo jest październik i mamy sezon znowu na kopciuchy, czyli dym się unosi zewsząd. Jestem ciekaw, czy będziemy teraz żyć znowu smogiem, czy już tylko COVID-em i kobietami walczącymi. No naprawdę jestem ciekaw, ile z tego już kiedyś po tym wirusie, przed następnym, ile z tego zostanie, ile wrócimy do normalności, ile nie wróci już nigdy. Nie wiem, no życie było fajne i nie do końca czuję to pragnienie zmiany aż tak drastycznej. Ale zobaczymy, co będzie. Nie jest jakiś optymistyczny vlog dzisiaj, no bo nie za bardzo się z czego cieszyć, tak? Czy co więcej, nie za bardzo jest nie najłatwiej, o, to jest dobre stwierdzenie, nie najłatwiej jest znaleźć jakieś naprawdę pozytywne aspekty tej sytuacji. Bo tak de facto nie wiem, gdzie ona prowadzi. Każdy się wypowiada, każdy coś niby o tym wie, jak gówno wiemy. Ja też gówno o tym wiem, naprawdę. To są tylko spekulacje i bardziej interpretacja tego, co widzę, niż pewne informacje. Wiecie, to równie dobrze może być 108 stopni i tak de facto faktycznie nic nikt nie planuje dla nas, tylko tak się poskładało. Albo ktoś coś planuje i cholera wie. Albo mi się foliarz włącza. To jest też opcja. No. W każdym bądź razie powiem wam, że podobały mi się te live'y. Te, które robię we wtorki o 9, a najbliższy poniedziałek to wyjątkowo, bo wtorek niestety nie ma opcji. I powiem wam, że fajny temat, tylko jak zwykle dałem ciała. Bo co? Bo sprzęt mnie zawiódł. Bo zbyt dużo później jest na programie, więc musiałem zmienić. Więc teraz w poniedziałek będzie zupełnie nowy program. I zupełnie nowy, może jakość odbioru. Zobaczymy. No na pewno parę innych możliwości mi się pojawi. Więc zobaczymy, co będzie. I co ważne, będzie można mnie zobaczyć i na jednej platformie, czyli YouTubie, i na Facebooku. Będzie multistream. Haha. Czyli strumyczek wielokierunkowy, tak? Będzie fajnie. Nie, powiem wam, że trzeba się rozwijać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Poza tym mi się to podoba. Tak siąść z tymi ludźmi, porozmawiać, całkiem fajnie to wychodzi i ja jestem naprawdę za i na propsie. Naprawdę mi się to podoba. I co jeszcze? Chyba tyle. Ja chyba nie będę wam dzisiaj dopytał bardzo. Parę minut mi to zajęło. Pewnie zaraz coś się budzi. A, właśnie, ty. Jeszcze jedno. Dawno nie było chwili dla kultury, tak? Ja osobiście jestem w trakcie oglądania serialu Krypton na HBO Go.
I powiem wam, mnie się podoba. Opowiadam sobie ze czasów młodego dziadka Supermana. Tak w skrócie. Na tytułowym Kryptonie. I powiem wam, że sztos. Mnie się serial podoba i wam szczerze go polecam. Więc naprawdę, jak nie macie co robić teraz podczas tej, siedzicie na kwarantannie, czy dzieci już poszły spać i nie wiecie co chcą zrobić, polecam HBO GO, serial Krypton. 2 sezony, po 10 odcinków każdy. Naprawdę mi się podoba. Jak ktoś lubi tego typu, wiecie, seriale z fantasy, to na pewno siądzie. I co mam powiedzieć? I cóż, teraz już na pewno kończę. Miłego dnia wam życząc. Standardowo mnie kija w dupie i więcej dystansu, nie tylko społecznego. Więc cóż, do następnego, ludzie. Na razie. Hej.